lekarze przebywają ze sobą i obserwujemy ich, czy to na portalach społecznościowych, gdzie widzimy, jak one funkcjonują poza zespołem i te dzieci są poniekąd na siebie skazane. One bardzo dużo czasu oprócz zespołu spędzają. No, myślę, że był bardzo bogaty. Daliśmy około 74 koncertów w tym roku. To jest bardzo dużo jak na zespół amatorski. W chwili obecnej w samych dzieciaczkach mamy około 130 osób, 4 grupy taneczne dzieciaków w granicach 25 osób w każdej grupie. Tak tanecznym krokiem i śpiewającym. Nie mam pojęcia, na jakiej podstawie tak mnie oceniła, ale stwierdziła, że po prostu zaproponowała mi przejście na próbę zespołu. Tych konkursów jest mało, ale tak średnio raz na 2 lata udaje nam się pojechać na jakiś konkurs. No i też nie ukrywam, że zawsze zespół jest doceniony i nigdy poniżej drugiego miejsca raczej nie schodzimy. A nawet czasem Grand Prix jednak udaje nam się zdobyć.